Podczas konferencji prasowej zwołanej w ratuszu głównymi celami miało być pokazanie, ile środków zostało pozyskanych przez gminę Wałbrzych w latach 2011-2012. To są projekty, które przygotowaliśmy do programu operacyjnego współpracy transgranicznej w latach 2011-2012. Dwa projekty, wartość dofinansowania to jest ponad 218 tysięcy złotych. Program Maluch, 4 projekty, kwota dofinansowania 2 miliony 350 zł. I program przebudowy dróg lokalnych, też w latach 2011-2012, 2 projekty, dofinansowanie na poziomie prawie 2 milionów zł. Nie udało się jednak zarówno kierowniczce Biura Funduszy Europejskich, Strategii i Analiz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ani rzeczniczce prasowej Urzędu Miejskiego Annie Żabskiej pominąć faktu, że wniosek Wałbrzycha na zadanie zatytułowane Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń został oceniony negatywnie. Nie otrzymaliśmy dlatego, że nie spełniliśmy wymogów. Przez co Wałbrzych jako jedyne z miast, które wnioskowały o podobne środki finansowe, nie otrzyma dotacji około 10 milionów złotych na ten cel. Naszym zdaniem wszystkie wymogi, które zostały przez Urząd Marszałkowski w postępowaniu konkursowym uwzględnione, zostały przez nas spełnione. Projekt był spójny, projekt był przygotowany zgodnie z wytycznymi. Nie robiliśmy tego po raz pierwszy. Mamy naprawdę duże doświadczenie, jeżeli chodzi o przygotowanie, o realizację projektów. Także no tutaj zabrakło chyba dobrej woli ze strony Urzędu Marszałkowskiego i takie biurokratyczne podejście do tematu no spowodowało to, że już na wejściu, kiedy nie dano nam tak naprawdę szans na to, żeby pokazać cały projekt, żeby wesprzeć analizami, żeby wesprzeć naprawdę dobrymi przykładami, w jaki sposób ten projekt będzie realizowany. Przy wniosku preselekcyjnym, to tak jak ja powiedziałam na konferencji, to jest bardzo niewielka liczba słów, które można umieścić we wniosku. To musi być wszystko pod ścisłą kontrolą, więc tak naprawdę nie mieliśmy szans, żeby pójść dalej, żeby pokazać, że rzeczywiście to, co wymyśliliśmy, to, co zaproponowaliśmy, będzie realne do zrealizowania i jest zgodne ze wszystkimi wytycznymi. No myślę, że tutaj ten wskaźnik uznaniowy, który beneficjent zastosował, to jest zawsze kwestia dogadania się beneficjenta z Urzędem Marszałkowskim. No my nie mieliśmy tej szansy, więc wydaje mi się, że trochę zostaliśmy potraktowani, no tak mogę powiedzieć, niesprawiedliwie. O tych informacjach głośno było już kilka tygodni wcześniej, kiedy to Szymon Heretyk wystąpił do mediów z oświadczeniem wałbrzyskiego SLD w sprawie odrzucenia projektu o dotację dla gminy Wałbrzych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W momencie, kiedy ukazała się informacja na stronach Urzędu Marszałkowskiego, że z 20 wniosków złożonych na dofinansowanie przede wszystkim komunikacji miejskiej, z tych 20 wniosków odpadł tylko jeden wniosek niestety gminy Wałbrzych, który złożony był na kwotę ponad 10 milionów złotych. Jako szef struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Wałbrzychu wystosowałem pismo do pana prezydenta z prośbą o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za takie niedbalstwo, co mogło spowodować i jak dzisiaj wiemy spowodowało to, że te pieniądze niestety nie trafią do naszego miasta. I niestety zapowiadana rewolucja w obszarze komunikacji miejskiej przez pana prezydenta Szelmeja urodziła się na papierze i na tym papierze już niestety również zmarła. Jest to kolejna rewolucja papierowego rewolucjonisty, którym jest pan prezydent ordynator Roman Szelmej. Wtedy spotkał się z ostrą krytyką ze strony radnego miejskiego Artura Torbusa. Gmina bowiem po odrzuceniu projektu złożyła odwołanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Oczywiście radni popierający pana prezydenta bronili się, że wniosek po prostu był niekonwencjonalnie napisany. Ja uważam, że takie wnioski przede wszystkim trzeba pisać w sposób rzeczowy, merytoryczny i kompetentny, żeby te pieniądze nie przepadały, a osoby, które mówią o niekonwencjonalności pisania wniosków przede wszystkim chyba są w sposób niekonwencjonalny, inteligentny.
Niestety dla miasta decyzja Urzędu Marszałkowskiego o odrzuceniu wniosku została podtrzymana, co oznacza jednoznacznie, że Wałbrzych nie otrzyma dotacji na planowaną rewolucję w komunikacji miejskiej. No niestety to jest kolejny dowód na to, że od zmiany władzy w tym mieście, kiedy prezydent nie jest już Piotr Kruszkowski, niestety dla mieszkańców tak naprawdę nic się nie zmieniło. Wnioski jak przepadały, przepadają dalej. Słyszymy w dalszym ciągu więcej zapewnień niż widzimy działań. No, ja mam nadzieję, że to się zmieni, tak? Tylko że również wiemy, że w otoczeniu pana prezydenta Romana Szyłemeja są nadal te osoby, które współpracowały z panem Piotrem Kruczkowskim. I tutaj chyba nie należy oczekiwać jakichś większych rewolucji i większych zmian, bo pan prezydent swoim raczej krzywdy nie zrobi. Z kolei mimo tego, że wniosek Wałbrzycha został podwójnie odrzucony, urzędnicy miejscy podtrzymują swoją opinię, że wniosek był dobrze napisany i skonstruowany. Przy takim doktrynalnym podejściu ta liczba osób korzystających z autobusów, czy liczba osób korzystających z infrastruktury byłaby jednoznaczna. Główny wskaźnik, który został zakwestionowany przez Urząd Marszałkowski w wałbrzyskim projekcie, to to, że Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta wziął pod uwagę liczbę przystanków przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, które w ramach projektu miały dopiero powstać. Wskaźnik rezultatu to był wskaźnik pokazujący liczbę przystanków, które zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych korzystających z transportu miejskiego. I naszym zdaniem, ze względu na problemy osób niepełnosprawnych, które się będą nasilały w każdym mieście, no należy przy tego typu projektach podejść już tak, żeby rozwiązywać te problemy. Oczywiście no, my będziemy realizować ten projekt i zrobimy wszystko, żeby mieszkańcy skorzystali z tych nowoczesnych rozwiązań. No ale zawsze to jest zaangażowanie wszystkich środków budżetowych bez środków zewnętrznych, także to jest zupełnie inny koszt. Jednak nikt w projekcie nie wziął pod uwagę liczby niepełnosprawnych, którzy będą korzystali z tych przystanków. Trudno sobie wyobrazić, żeby wszystkie osoby na przystanku pytać, czy pani jest osobą niepełnosprawną, bo niepełnosprawność ma różne wymiary, więc podeszliśmy do tego w ten sposób, żeby jakby prowadzić te badania, ale bez dodatkowych środków, bez angażowania jakby też osób pośrednich, no którym trzeba by było na przykład zapłacić za to, żeby stały i liczyły te osoby. No on się nam wydawał bardzo nielogiczny, ten wskaźnik. Dlatego poszliśmy w kierunku takim, który umożliwia pokazanie, że rozwiązujemy problem, natomiast no nie został on zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, chociaż tak jak powiedziałam, znaleźliśmy w projektach realizowanych już przez nas takie wskaźniki, które można by było idealnie połączyć z tym wskaźnikiem, który został przez nas zastosowany. No ale dobrej woli ze strony Urzędu Marszałkowskiego nie było. No i jest to dla nas przykra sytuacja, bo muszę powiedzieć, że naprawdę przy takiej liczbie wniosków, które my tu przygotowywaliśmy, no to jest pierwsza sytuacja, że się to niestety w ten sposób zakończyło. Miasto mimo zarzutów o to, że straciło szansę na dofinansowanie około 10 milionów, broni się tym, że za źle sformułowany wniosek firmie, która go napisała, nie zapłaciła ani złotówki, ponieważ zapłata miała nastąpić dopiero w momencie, kiedy wniosek przeszedłby pozytywnie weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim. To jest trochę jak mentalność Kalego, bo wiemy, że pan prezydent ma wyliczone niebanalne kwoty, które gmina Wałbrzych straciła, nie będąc miastem grodzkim, i to bardzo chętnie pan prezydent podnosi, że kilkaset milionów złotych przeszło nam koło nosa. Natomiast kiedy widzimy realne pieniądze, tak, kiedy gmina złożyła ten wniosek i przeszło nam koło nosa 10 milionów, no pan prezydent tutaj akurat łez nie roni i twierdzi dzisiaj, że nic się nie stało, no bo ponieważ jest to wina pana prezydenta i jego pracowników. Urząd Miejski broni się statystykami, które wykazują, że w latach 2011-2012 miasto pozyskało łączne dofinansowanie z różnych źródeł kwotę rzędu 52 milionów złotych, a sam projekt według zapowiedzi Anny Żabskiej będzie tak czy inaczej realizowany. Jednak z jakich źródeł finansowych skorzysta miasto? Tego jak dotąd nie wiadomo.